I to jest właśnie trochę argument, z którym trudno walczyć, ponieważ to lewactwo i tak dalej jest takim, jest jeszcze kilka innych jakichś tam neomarksistowskich kierunków, które według mnie są takim bardzo dobrym chochołem, który trudno go zdefiniować, trudno zdefiniować, co to tak właściwie robi i jak, w czym się to dokładnie przejawia, natomiast bardzo łatwo jest tym ludzi postraszyć. Na czym polega szkodliwość propagandy uprawianej przez TVP? Jak osiągnąć sukces na YouTubie? Na czym polega działanie algorytmów? O tym m.in. porozmawiam z YouTuberem, twórcą niesamowitego kanału Hop, Krzysztof Siciński. Cześć, Krzysztofie. Dzień dobry. Cześć. Krzysztofie, kiedy oglądam twoje filmy na twoim kanale, takie mam wrażenie, że to robisz z prawdziwą pasją, że się ciebie naprawdę obchodzi to, o czym mówisz, często wkurza. I to jest niesamowite i bardzo to podziwiam, ale w związku z tym domyślam się, że nie masz kłopotów ze znalezieniem czegoś, co cię wkurza, co cię porusza do tego stopnia, żeby zrobić film. Tak, znaczy też z jednej strony nie chciałbym, żeby każdy mój film to było tylko moje wkurzenie, czy też jakieś oburzenie na jakąś sytuację, bo jednak na świecie dzieje się też dużo fajnych rzeczy i dobrych, ale rzeczywiście no... Nie chciałbym też, żeby to jakoś bardzo górnolotnie zabrzmiało, ale gdzieś mam może, jakąś... Może, bez przesady. To czuję w sobie taką misję, że no. Uważam, że w Polsce się dzieje tyle złych rzeczy, które można po prostu ludziom wytłumaczyć, że wcale nie musi się tak dziać, że wcale nie muszą podchodzić tak do pewnych kwestii. I wierzę, że można to zrobić właśnie rozmową, właśnie pokazywaniem swoich jakichś poglądów i opowiadaniem, jak ja widzę świat i z tego coś może fajnego wyjść. Dostajesz taki feedback od swoich fanów, mhm. Z którego wynika, że to, o czym mówisz w swoich filmach, że w ogóle twój kanał, twoja formuła, że to jest bardzo potrzebne, że ludzie tego potrzebują? Tak, dostaję też często informacje, że na przykład jeśli wrzucę jakiś odcinek o TVP, które dosyć często komentuję, to ktoś z moich widzów mi pisze, że pokazał na przykład ojcu czy matce, która w kółko ogląda TVP, żeby pokazać to z trochę innej strony i rzeczywiście czasem się dochodzi do takich sytuacji, że ktoś tam zauważa, że jakieś tam manipulacje powstają, więc no jakiś tam wpływ, jakiś efekt ma. To nas łączy, to mówienie o TVP, bo to jest temat, który też jest obecny na moim kanale i często o tym mówię. Ale jakbyś to, porozmawiajmy przez chwilę na ten temat. Dlaczego i co ciebie najbardziej irytuje, porusza w tym, co dotyczy TVP? Dlaczego tak często o tym mówisz? Co trzeba tłumaczyć ludziom? Myślę, że z kilku powodów aż tak bardzo mnie denerwuje TVP jako to, co oni ostatnio robią od paru lat. Po pierwsze, mam dość bliskie przykłady tego, jak TVP potrafi działać na człowieka i jak osoba oglądająca bardzo dużo TVP, osoba starsza, jak bardzo jej się zmienia światopogląd, jak bardzo to, co zostało tam powiedziane, przyjmuje za swoje zdanie, mimo że wcześniej potrafiła mieć zupełnie inne. I no, widzę to na pojedynczym przykładzie, który jest dość blisko mnie, a mogę się tylko domyśleć, co się dzieje na dużo szerszą skalę, gdzie przecież TVP, co by nie mówić, że im oglądalność spada i tak dalej, nadal są strasznie opiniotwórczy i nadal masę Polaków jednak ich ogląda. Do tego też TVP jest bardzo dobre w szczuciu na wszelkie mniejszości. A że ja mam czy to chociażby znajomych LGBT, czy wielu innych znajomych, którzy nie czują się dobrze z tym, co się dzieje w TVP i jak są przedstawiani w głównym wydaniu wiadomości dla milionów Polaków, tym bardziej mnie to po prostu denerwuje, że jacyś moi znajomi, którzy chcieliby normalnie żyć i normalnie sobie funkcjonować, muszą się zmagać z wielką tubą propagandową, która wmawia milionom codziennie, że coś z tymi moimi znajomymi jest nie tak. Będę przez chwilę adwokatem diabła, no bo ten argument może być taki teraz, że to wszystko jest robione w dobrym celu, bo chodzi o to, żebyśmy walczyli o Polskę, która ma swoją historię, która jest patriotyczna i która ma pewne wartości. I o nich właśnie mówimy, bo nie ma tego w lewackich mediach. Dlatego to jest tak bardzo potrzebne. Więc my TVP, mówimy prawdę. Pokazujemy Polakom prawdę o tym, co się dzieje w naszym kraju.
I to jest właśnie trochę argument, z którym trudno walczyć, ponieważ to lewactwo i tak dalej jest takim, jest jeszcze kilka innych jakichś tam neomarksistowskich kierunków, które według mnie są takim bardzo dobrym chochołem, który trudno go zdefiniować, trudno zdefiniować, co to tak właściwie robi i jak, w czym się to dokładnie przejawia, natomiast bardzo łatwo jest tym ludzi postraszyć i powiedzieć im, że tu my jesteśmy, Polacy, i my chcemy, żeby było tak, jak było do tej pory, gdzie przeważnie ludzie chcą, żeby za dużo się jednak nie zmieniało, bo zmiany się zawsze kojarzą ludziom jednak z czymś nieprzyjemnym. A pokazanie wroga, czyli strategia stara jak świat, zjednoczenie wszystkich przeciwko komuś, kogo trzeba nie lubić, w tym przypadku to mityczne lewactwo, to jest, myślę, dość prostą do zauważenia taką sztuczką manipulacyjną. A czy nie uważasz, że to wszystko jest walka z wiatrakami, że to po prostu, znaczy warto próbować, ale szanse na sukces są niewielkie, dlatego że Polska podzieliła się na dwa obozy, żyjemy w dwóch przeciwnych w plemionach i każdy szuka w świecie mediów tych programów, tych informacji, które pasują do tego, w czym te osoby żyją. I w związku z tym szansa na to, że się kogoś przekona, jest niewielka. Mało tego, że się trafi w ogóle, że ty ze swoim programem trafisz do tego przeciwnego obozu. Tak. I zdaję sobie sprawę, że nie zbawię świata i nie zmienię całej Polski swoim kanałem. Natomiast no jeśli każdy pomyśli, że nie da się nic z tym zrobić, no to rzeczywiście nic z tym nie zrobimy. Natomiast kiedy jakiś tam pomysł mam na to, co dalej możemy z tym robić, i wiem, jaki powinien być następny film na przykład, to uważam, że no, jest to gdzieś tam konieczne nawet, żeby to robić i żeby informować ludzi. Nawet jeśli ten film dotrze tylko do dwóch, załóżmy, osób, które są z przeciwległego obozu, to może następny film trafi do takich osób 200. Czy uważasz, że to jest pewna znacząca wada na YouTubie, załóżmy? To znaczy to, jak pracują algorytmy, czyli one podpowiadają użytkownikom te treści, które wynikają z tego, co te osoby oglądają. Czyli dlatego jest ta mała szansa na to, że powiedzmy twój film trafi do osoby, która ma zupełnie inne poglądy, ponieważ YouTube jej tego nie podpowie. Czy w związku z tym nie kręcimy się w kółko wokół własnej osi i stąd te problemy z dotarciem, prawda? Tak, no to jest jeden z głównych problemów, myślę, w ogóle internetu jako całego, tak. Bo jednak całym internetem zawładnęły algorytmy, które nie mają nam sprawić, żeby żyło nam się lepiej, tylko żeby było nam przyjemniej, kiedy siedzimy przy komputerze tak naprawdę. I jest to bardzo duże zagrożenie, jeśli chodzi właśnie o YouTube'a czy inne rzeczy. Natomiast trochę nie ma za bardzo innego wyjścia, ponieważ YouTube kiedyś powiedział, że robili bardzo dużo testów, co mają umieszczać na stronie głównej. Czy to mają być na przykład filmy w kolejności chronologicznej z kanałów, które subskrybujemy, czyli że już wcześniej musieliśmy wyrazić jakąś chęć ich oglądania, czy jakiś tam inny system, i mówią, że ten system, który teraz sprawdza się najlepiej, i dzięki temu systemowi twórcy mają najwięcej wyświetleń, najwięcej kasy i też oczywiście YouTube sam w sobie, więc... Czyli tu jest pewna szansa w świadomych osobach, które rozumieją te zasady funkcjonowania algorytmów i celowo, żeby zbliżyć, żeby się poznać produkcje, filmy, opinie z drugiej strony, będą sobie wpisywać i wynajdywać te filmy i później algorytm będzie im podpowiadał. Tak, tylko no, ale... trzeba mieć trochę dobrej takiej woli i trochę zaangażowania jednak w to, żeby taki proces tak przejść. A czy ty a propos algorytmów rozgryzłeś trochę, na czym polega działanie algorytmów? Czyli na przykład, czy wiesz, dlaczego ten film twój obejrzał się lepiej, a inny trochę słabiej? Z czego to wynika? Czasem jestem w stanie to zauważyć i czasem mogą to być takie rzeczy, które może nie są gdzieś tam najważniejsze dla twórców, takie jak miniaturka, jak jakieś takie słowa kluczowe, tytuł, opis i tak dalej. Ale też często potrafią takie rzeczy bardzo mocno zaważyć. Tak jak miniaturka, czy opis, tak, czy właśnie te słowa kluczowe. Tak. No właśnie, ale czyli to może mieć ogromne znaczenie. A co jeszcze? Ale oczywiście duże znaczenie ma też dobór tematów. Mhm. Duże znaczenie, myślę, że ma takie jakieś wyczucie internetowe, chyba bym to nazwał, czyli jak już ileś tych filmów zrobimy, to po jakimś czasie można
zacząć sobie wypracowywać jakieś mechanizmy w głowie i trochę lepiej spróbować oszacować, czy ten film, który mam w planach, się lepiej obejrzy, czy może lepiej by było go trochę zmienić, a może w ogóle wywalić ten pomysł i spróbować zrobić coś innego. I myślę, że gdzieś takiego wyczucia się z czasem po prostu. Ty masz kanał na YouTubie już od dobrych kilku lat, prawda? 9? Myślę, że coś koło tego. 9, 8. No dobrze, ale nie od razu osiągnąłeś taki sukces, który by ciebie satysfakcjonował, bo to jest kwestia ostatniego okresu, tak? Ostatniego roku? Myślę, że tak gdzieś od 2 lat zaczęło to bardziej iść. Zażarło po prostu. Tak. No to szacunek, że wytrwałeś te 7 lat do tego sukcesu. I powiedz, co takiego się stało, że nagle zażarło, a wcześniej coś takiego się nie stało. 7 lat to dosyć długo na szukanie swojej, wiesz, własnej drogi, dużo cierpliwości, też szacunek. Czy było bardzo frustrujące? Na pewno było to frustrujące, że jednak jak przez też po 6 latach wrzucam filmy i on znowu ma 200 wyświetleń, a w tym samym czasie widzę, jak wszystkie kanały dookoła mnie rosną, no tak, w setki tysięcy wyświetleń i ludzie zakładają dużo po mnie kanały i mnie prześcigają trzema filmami. Natomiast nigdy to jednak nie było takie męczące pod tym względem, że po prostu zawsze lubiłem robić filmy na YouTubie i bawiłem się często z formami. Czasem próbowałem robić wywiady, czasem próbowałem robić jakieś filmy z coś w stylu skeczy. I myślę, że te 7 lat mi było potrzebnych, bo tak naprawdę dużo się naeksperymentowałem, zobaczyłem, które formy filmowe lubię bardziej robić, które mniej. A myślę, że ten taki największy właśnie wzrost wynika z tego, że znalazłem swoją formę, czyli Hop News, która jest taką moją główną serią na moim kanale i no okazało się, że no, Hop News jest takim strzałem w dziesiątkę, można powiedzieć. Ja sam jestem fanem i po prostu oglądam z uznaniem. I wydaje mi się, że kiedy tak oglądam ciebie w twoich produkcjach, w twoich filmach na YouTubie, wydaje mi się, że tutaj kluczem do sukcesu jest to, że ty jesteś wyjątkowy, że jesteś wyrazisty, że masz sposób mówienia, sposób podejścia do spraw, że widać, że cię to przejmuje i że szczerze mówisz o tym, co myślisz. Czy wydaje ci się, że właśnie szczerość, autentyczność, wyrazistość to są te elementy, które mogą decydować o sukcesie na YouTubie? Ja myślę, że nawet szczerość i autentyczność przed byciem takim wyrazistym. Ponieważ jak patrzymy na youtuberów, to no, mam takie wrażenie, że wielu z nich to są naprawdę przeciętne osoby, które nie wyróżniałyby się jakoś szczególnie w tłumie. Natomiast dzięki jakiemuś samozaparciu, dzięki jakimś tam pomysłom, chociaż to też nie zawsze, udaje im się zdobyć popularność i według mnie właśnie ta autentyczność jest najważniejsza. Wiadomo, że dużo chętniej polubimy kogoś, kto wygląda trochę jak nasz kumpel z osiedla, czy też kolega z klasy, niż jakaś osoba, która jednak wydaje się, że już żyje w innym świecie, nazwijmy to. Tak, to w kinie amerykańskim, czy w ogóle w kinie mówią się o tym, że na przykład dziewczyna z sąsiedztwa, czyli aktorka, która ma taki typ urody, ona jest taka bliska swoim odbiorcom i można się łatwo z nią identyfikować, a nie jest jakąś wyrafinowaną gwiazdą, która gdzieś jest poza zasięgiem w ogóle. A po co tobie TikTok? TikTok jest dla mnie trochę dla eksperymentów i cały czas jeszcze nie postanowiłem, co bym tam tak na 100% chciał robić. Na razie wrzucam tam newsy w formie minutowej, czyli biorę jakiś jeden temat i staram się go skrócić do 1 minuty, tak żeby ludzie na TikToku mogli szybko się zapoznać z jakimś tematem, który jest albo według mnie ważny, albo po prostu jest zabawny, czy ciekawy, który dotyczy jakichś ostatnich wydarzeń. Okazuje się, że to już dosyć dobrze działa. A ilu masz followersów? Na razie mam 30 tysięcy, ale też muszę przyznać, że się jakoś nie zabrałem do tego mocniej, ale myślę, że do tego bardziej. Właśnie, bo mi się wydaje, że TikTok to jest takie miejsce, w którym potrzebne jest dużo pracy i potrzebne są pomysły, bo w ten sposób działa TikTok. Jest szybki, krótkie produkcje oparte na jakimś wyrazistym pomyśle, który na przykład jest związany z muzyką, albo z tańcem, albo jakieś zabawy.
zabawne scenki, etc. I w ogóle podziwiam tych TikTokerów, którzy mają sukces. Ja na przykład bym tego nie potrafił, to znaczy być może bym potrafił, ale nie znajduję na to czasu. No gdzie jeszcze na TikTok? Więc szacunek też. To prawda, ale właśnie wydaje mi się, że TikTok jest jeszcze trochę taką platformą, zwłaszcza w Polsce, że dość dużo osób właśnie myśli, że głównie tam trzeba śpiewać, czy też tańczyć, a jak nie mamy... To nieprawda? A jak nie mamy tych talentów, to nie można wiedzieć. No właśnie, według mnie zupełnie nieprawda, ponieważ TikTok jest bardzo fajną platformą do robienia praktycznie tego samego, co się by chciało robić na YouTubie, tylko w dużo krótszej formie. I na TikToku możemy znaleźć masę treści popularno-naukowych i to od naprawdę takich znanych ludzi, nie wiem, czy z telewizji, czy z jakichś innych programów. Możemy też znaleźć... Ja na przykład bardzo lubię sobie oglądać TikToki, w których ktoś opowiada o teorii muzyki, czy też o jakichś ciekawostkach związanych z muzyką. I takich też jest naprawdę bardzo dużo i nie jest to taniec czy coś takiego, tylko gość siada i opowiada przez minutę jakieś ciekawostki. Więc tak naprawdę nie trzeba się wcale ograniczać do tego muzycznego kontentu, tylko możemy robić tam co chcemy. Ja czasami króluję TikToka, to głównie takie rzeczy mi wyskakują. Więc pewnie wpadłem w jakiś algorytm, od którego się już nie odczepię. Tak, ten algorytm jest bardzo dobry, akurat na TikToku i wyjątkowo dobrze. Według mnie dużo lepiej niż na YouTubie, czy na innych platformach wyłapuje te nasze zainteresowania. A powiedz, jak korzystasz z tych narzędzi na YouTubie, bo przecież one są w zasięgu, one są pod ręką. Statystyki, które są nieprawdopodobnie precyzyjne, które mówią o przypływach, odpływach, o tym jakiś średni czas oglądalności, kiedy ci widzowie, wiesz, odchodzą i tak dalej. Czy ty to śledzisz i wyciągasz z tego wnioski? Starasz się za tym podążać? YouTube nam dostarcza bardzo precyzyjne te statystyki. Do tego doszła teraz niedawno nowa opcja, że bardzo precyzyjnie pokazuje, w których filmach mieliśmy największe spadki tej oglądalności, w którym to było momencie i bardzo łatwo nam pokazuje te fragmenty. I według mnie bardzo dobrze jest oglądać te fragmenty i się zastanowić, czy zrobiłem coś, czy zacząłem nudzić, zacząłem mówić coś głupiego i tak dalej, dlaczego ci ludzie odeszli. Jednak właśnie mimo tego według mnie trzeba się w pewnym momencie zatrzymać i aż tak kurczowo tych statystyk nie słuchać, bo... No właśnie, ja też mam takie odczucia. Tak, bo jednak jest to tworzone dla ludzi, a nie dla algorytmu i to ludzie są najważniejsi, a algorytm pójdzie tak naprawdę według mnie za ludźmi. Czy ty też masz tak jak ja, że przeraża cię, bo może ty jesteś z innego pokolenia, więc może cię tak to nie przeraża. Mnie to też nie przeraża, bo już się przyzwyczaiłem, ale często mnie zastanawia, jak bardzo spadła ludziom taka umiejętność skoncentrowania się, wytrzymania. Statystyki podają nieprawdopodobnie krótkie czasy. Na Facebooku zaczyna się od 3 sekund. Facebook podaje ci wyniki, czyli liczbę widzów, którzy obejrzeli twój program co najmniej przez 3 sekundy. I to jeszcze nie musieli kliknąć w żaden film, tylko wyświetlił im się sam, kiedy scrollowali stronę główną na YouTubie. Jednak najpierw musimy w coś kliknąć, żeby... Tak, więc to jest trochę inaczej, ale potem Facebook też podaje jakiś kolejny wskaźnik, już nie pamiętam, minuta chyba. O YouTubie słyszałem, że decyduje o sukcesie, decydują pierwszych 6 sekund decyduje o tym, czy ludzie... Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest poparte badaniami. Tak, kiedyś usłyszałem od eksperta. Wszystko jedno. Jedno jest pewne, że ta skłonność odbiorców wszelkich do skupienia się, do dłuższego oglądania jakiegoś produktu, jednego jakiegoś filmu czy programu jest mniejsza niż kiedyś, bo ludzie są przebodźcowani, rozproszeni, nieskupieni i naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby ich zmobilizować, sprowokować do dłuższego oglądania. Czy myślisz czasem o tym, że to jest jakieś szaleństwo dzisiejszych czasów? Trochę szaleństwo, ale trochę zostało nam narzucone, ponieważ w momencie, w którym powstał internet, to każdy może na tej samej zasadzie wrzucać tam treści. To zaczęliśmy mieć tak dużo treści,
że ludzie znaleźli się w trochę innej sytuacji. Już nie muszą czekać na jakiś program telewizyjny, czy nie muszą szukać po kanałach akurat tego jednego, tej jednej ciekawej rzeczy, która dzisiaj leci, tylko włączają sobie film, ale cały czas po prawej stronie mają podpowiadanych 10 kolejnych, które są pewnie równie ciekawe. Każdy z nich ma coraz bardziej jaskrawą miniaturkę i coraz bardziej krzyczącą o uwagę, która wpływa już na poziomie psychologicznym tak naprawdę, bo coraz częściej te miniaturki są tak tworzone. Zresztą same platformy są tak tworzone przecież, żeby jednak jak najbardziej człowieka rozpraszać, ale, tak na, ale żeby jak najdłużej został w obrębie tej platformy. Żeby nie za bardzo w sumie wiedział, co tam zrobił, ale jednak no na tak. platformie został. Ale żebyśmy zakończyli jakimś pozytywnym akcentem, to powiedz mi, czy wierzysz w dalszym ciągu to, w to, że jakość się bardzo liczy, że jest niezwykle ważna, że treść jest niezwykle ważna i że wciąż mamy wielu odbiorców, wielu internautów, słuchaczy, widzów, którzy są skłonni wysłuchać, obejrzeć program do końca i są zainteresowani, bo dla nich treść jest ważna. Czy zgodzisz się z taką tezą? Tak, i myślę, że zawsze będzie prawdziwa, ponieważ to nie jest tak, że w ciągu kilku lat coś się ludziom z głowami stało, tylko zmienił się sposób konsumpcji treści. Mogło się stać z głowami. Słuchaj, ty nie sądzisz, że to wszystko nie, no, musi oddziaływać jakoś na nasze głowy? Choćby smartfon, to, że cały czas wszyscy siedzą w smartfonie. Jaką masz średnią oglądania rzeczy w smartfonie tygodniowo? A ostatnio bardzo spadła, nie mam teraz pojęcia, ale no było już z tym trochę źle, szczerze mówiąc. Tak? Bo, tak, czyli? Tam było chyba z 7 czy 8 godzin. Aha. I trochę to już była faktycznie przesada. Chociaż też z drugiej strony zawsze sobie wmawiałem, że no smartfon mi służy do pracy. I oczywiście. Jednak... To jest doskonały pretekst, mam to samo. Tak, tak, tak. No jakżeż. I właśnie no trudno, a najgorzej jak wezmę telefon z myślą, że chcę popracować, wejdę na Facebooka i już nie wiem zupełnie, co miałem robić. No tak. Więc na pewno gdzieś w jakiś sposób musi to nas zmieniać, tym bardziej, że jednak coraz młodsze osoby dostają telefony i coraz szybciej mają dostęp do tego wszystkiego, do tych wszystkich platform, które są tworzone z myślą o uzależnianiu coraz młodszych osób, więc jakieś tam zmiany muszą się dziać. Jednak wydaje mi się, że ludzie, tak jak zawsze wcześniej, byli zainteresowani ciekawymi historiami, treściami, faktami. Tak to się nigdy nie zmieni. Może się zmienić tylko forma, jednak to zostanie zawsze takie same. O, uff, bo już myślałem, że nie uda nam się skończyć pozytywnym, optymistycznym akcentem, a jednak się udało. Mam teraz dla was zadanie. Jeżeli ktoś obejrzał nasz program, naszą rozmowę do końca, niech napisze w komentarzu, zrobiliśmy to.